Cześć, witam się w kolejnym odcinku mojego vloga w takich okolicznościach przyrody. I chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, czyli jakby pokonywania swoich wymówek. Powiemy sobie, czym są te wymówki i dlaczego nauczenie się, jak pokonywać wymówki jest takie ważne. E, powiem Ci o kilku moich takich technikach radzenia sobie z wymówkami. Pierwsza, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o radzenie sobie z wymówkami, to po prostu ja mam świadomość, i znaczy bardzo dużo czytam, uczę się, staram się zrozumieć, jak działa mózg człowieka. Chcę też zrozumieć, jak działa człowiek. Bo jeżeli chce na przykład osiągać efekty ponadprzeciętne, na przykład finansowe, typu ostatnie nasze wyniki to jest na przed 1 300 000 w jeden miesiąc, no to żeby osiągać ponadprzeciętne wyniki, no to musisz ponadprzeciętnie i ciężko i mądrze pracować. Czyli być totalnie skoncentrowany. A wymówki no nie pozwalają ci tego osiągnąć, bo zanim coś zaczniesz, no czy jak coś zaczniesz, to za chwilę to przerywasz, bo twój mózg ci mówi z różnych powodów, żebyś przestał. Nie? I teraz, jeżeli nie rozumiesz swojego mózgu, to myślisz, że te wymówki są realne, nie? że one jakby w jakiś w ogóle sposób są ci potrzebne. Więc, pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła ucząc się o mózgu, to zrozumiałem, że znaczy, nie ma tego jakoś naukowo udowodnionego, ale myślę, że tak 95%, bo gdzieś taka cyfra, nawet jak są ona w jakimś tam sensie zmyślona, to myślę, że jest w tym dużo prawdy, że 95% rzeczy, których się boisz, które wymyśla Ci Twój mózg, one się nigdy nie, nie wydarzą. I musisz wiedzieć, że lęk, czyli lęk to jest jakby wyobrażanie sobie sytuacji stresującej, czyli wyobrażanie sobie tego stresu, czyli na przykład idąc teraz tutaj sobie lasem, to lęk może polegać na tym, że mózg może mi powiedzieć, uważaj, bo tam może być jakieś dzikie zwierzę, albo jakieś mordercy, Ludzie cię porwą, no i on w generowaniu takich rzeczy jest genialny. No i to jest lęk, czyli wyobrażam mi jakąś sytuację, mój mózg myśli jakby za mnie, i wyobrażam jakąś sytuację, której mam się bać. Dlaczego? Dlatego, że mózg, po pierwsze musisz wiedzieć, że ludzie, którzy przetrwali, czyli dali ci w jakiś tam sposób, przekazali ci swoje DNA, to największe cykory, jakie w ogóle istniały na świecie. Dlaczego? Dlatego, że tylko ludzie, którzy. Byli ostrożni i byli uważni i wszystkiego się bali, mieli o wiele większą szansę kiedyś na przeżycie. Czyli wszystkie, wszyscy ci ludzie, homo sapiens, którzy byli totalnymi cykorami, oni przekazywali dalej swoje DNA, dlatego że tylko oni przeżyli. Ci, którzy byli lekko duchami i mieli jakieś problemy, na przykład z tym, że nie odczuwali lęku, no to pchali się w kłopoty i w dawnych czasach szybko ginęli, więc nie byli w stanie przekazać DNA. Więc w twoim DNA i moim jest totalny cykor, więc jakby cały czas jesteś straszony, bo mózg tego potrzebuje, żeby Cię chronić. Tak? Celem mózgu nie jest myślenie, nie jest fantazjowanie, celem mózgu nie jest zarabianie pieniędzy. Celem mózgu są tylko dwie rzeczy. Ochrona Twojego DNA i, i, i przekazywanie tego DNA, a może odwrotnie, bardziej przekazywanie DNA, czyli kopiowanie, replikowanie kolejnych ludzi, tak jak to robi każda roślina, każde zwierzę, a także ochrona Ciebie, żebyś mógł przekazywać DNA. Jeżeli to jest dla ciebie za ciężkie, przejdź do innych filmików, ale tak to funkcjonuje. No i teraz strach jest po to, żeby cię chronić. I teraz strach działa tak, że lepiej nastraszyć cię oraz powiedzmy za dużo, czy tam ciągle cię straszyć, niż ma być oraz za mało. Mówiąc inaczej, mózg cały czas ci wymyśla różne lęki, straszy cię wszystkim, co się da. Dlatego, że gdyby naprawdę jednak tam był dziki zwierz, to lepiej cię nastraszyć. Czyli na przykład jak teraz sobie idę tutaj lasem, las jest bardzo dobrym przykładem, szczególnie nocą, no to mózg może mi wymyślać, że tam może być jakieś niebezpieczeństwo. No i w 99,9%, nie, chyba w 100%, bo jeszcze nie natknąłem się w lesie na niebezpieczeństwo, oby mnie zapeszł, w większości przypadków to niebezpieczeństwo się nie pojawi. Ale on woli mnie nastraszyć, bo być może jednak tam by było jakieś dzikie zwierzę, jak to niektórzy się natknęli kiedyś na przykład na dzika. Więc on woli, żebyśmy byli uważni. I jak to sobie przeniesiemy, bo wiadomo, że tutaj mówimy o zarabianiu pieniędzy, rozwijaniu firmy, a nie trafianiu na dzików na dziki, no to identycznie to jest w swoim życiu. Bo dla jakby Twojego mózgu zagrożenie tym, że dojedzie cię skarbówka, klient doniesie na Ciebie do. W jakiejś instytucji, wejdą Ci na chatę o piątej na ranem i pójdziesz do więzienia albo będziesz pod mostem, bo nie zapłacisz podatków, więc każdy przedsiębiorca ma swoje lęki, każda osoba na etacie ma swoje lęki i pamiętam, że mm, mam taką koleżankę, która pracuje w bibliotece, mam ma zresztą wiele i ona miała wiele innych lęków typu, że ktoś się nie przyniesie książki więc każdy ma jakby swoje swój poziom lęku, ale ogólnie lęk jest instant, nie? I teraz jakie tutaj mają, jaki ma to związek z wymówkami? Więc wszystkie wymówki są tak samo nierealne, jak Twój właśnie mózg. Czyli ogólnie yy, jako, że mamy przekazać DNA i mózg ma nas chronić yy, i ochronić to DNA i ochronić swoje życie, no to mózg robi wszystko, żebyś się nie napracował. Czyli robi Ci takie bezpieczniki, bardzo bezpieczne, jak, jak sama nazwa wskazuje, Czyli się takie bezpieczniki, żebyś no, się nie przepracował, żebyś nie zużył zbyt dużo energii, bo jest Ci to potrzebne do przetrwania, więc on woli huchać na zimna, niż dawać ci się styrać. I teraz wielokrotnie jak na przykład masz biegać, yy, masz pójść na siłownię, masz zarobić milion złotych, masz pracować 17 godzin, to mózg będzie Cię odcinał, dlatego że boi się, że za dużo zużyjesz tej energii i po prostu padniesz trupem. Więc zabezpieczając cię, będzie ci ciągle podpowiadał, żebyś już odpoczął, przestał, i jesteś zmęczony. I jaka jest moja technika? Moja technika jest taka, to mówi wielu takich wypierdzielaczy sportowych i trenerów sportowych, sportowych trenerów mentalnych. Grover, jak dobrze pamiętam, Tim Grover, chyba tak, też mówi właśnie o tym, to jest jedna z jego technik, że jak dochodzisz do pewnego momentu, gdzie czujesz, że już jesteś na swojej granicy, to tam jeszcze masz bardzo duże pokłady energii. I kolejny raz tutaj wspomnę o crossficie, czy jeżeli ty ćwiczysz na siłowni, czy biegasz, co ja też dzisiaj robię i w międzyczasie nagrywam, więc się bardzo nie nabiegam. Więc jeżeli biegasz, to mózg ci mówi przestań, bo to boli. Nie? Czyli masz tutaj walkę ze swoim umysłem. Jeżeli jeszcze przebiegniesz jakiś okres, tam powiedzmy czas, to znaczy, że pokazałeś swój umysł i wtedy Zaczynasz sobie uświadamiać, że on ci bardzo wcześnie mówi, że już jesteś odcięty. Tak samo jak ćwiczysz, jeżeli masz już ten ból, podnosisz jakieś ciężary, no i pojawia się gdzieś tam to uczucie bólu, no to wtedy wiesz, że te mięśnie rosną i jeszcze tam powiedzmy robisz sobie te 10 powtórek, i, i dopiero naprawdę, jak już nie masz siły, to robisz sobie pauzę i znów ciśniesz. I tak samo jest właśnie w osiągnięciach. Jeżeli cokolwiek robisz. To musisz wyłączyć ten głos rodziców, który mówi: odpocznij, zabezpiecz się, idź, idź spać, zaraz będziesz chory, lub też wszystkie historie, które ci ugrano do głowy, typu, że ludzie biznesu bardzo często umierają szybko, młodo, na zawały, bo to stres i tak dalej. Chyba nie ma takich statystyk, tam gracze giełdowiem problemy, problemów, to za duży stres, ale chyba nie ma takich statystyk, które mówiłyby o tym, że. Przedsiębiorcy umierają szybciej niż ci, którzy leżą przed telewizorem. Więcej osób zabije brak ruchu niż ruch, czyli też takie, powiedzmy, historie typu, że ktoś ćwiczył na siłowni, był, był tam kulturystą, fajterem, sport, był, brał udział w różnych zawodach sportowych i mu się umarło. Tak? I ludzie dorabiają do tego historię, że, że sport jest niezdrowy i lepiej leżeć przed telewizorem niż uprawiać sport. No, statystyki mówią o tym, że brak ruchu zabił więcej ludzi niż ten ruch. Więc jakby musisz zrozumieć gdzie jest ten twój punkt krytyczny i jeszcze wtedy pozapierdzielać sobie godzinę, dwie. Mi na przykład pomaga to, że jak widzę, że na przykład jest ten senny, bo to też jak spada mi energia, bo to też jest ważne, żeby sobie jakby nadzorować co jesz i jakby zrozumieć jakie składniki w jedzeniu dają ci powera, a jakie ci usypiają, które Składniki jedzenia powodują, że się czujesz źle, a które powodują, że no, czujesz się wiele lepiej. Na przykład mi pomaga, jak sobie rano zjem takie tłuszczowe śniadanie, typu na przykład jajko z bekonem i tak dalej, bez węglowodanów, czyli jakieś tam białe mąki, bez cukru. Czuję się niesamowicie i mogę bardzo dużo zrobić, a w momencie, gdy nie wiem, coś tam mi odbije i zjem jakieś białe pieczywo, eksperymentując, no to wiem, że czuję się wtedy źle, jestem mniej efektywny, mniej zrobię. Co oznacza, że mam gorsze myślenie, gorszą głowę i mniej pieniędzy. Więc też jakby testuj sobie, jakie jedzenie, jakie składniki powodują, że jest Ci lepiej. Bo to jest wszystko optymalizacja, czy jakby wybierasz najlepsze elementy, które dają Ci najlepsze efekty. No i wtedy, jeżeli czujesz, że już mózg mówi przestań, to jeszcze musisz wtedy sobie ileś tam wykonać tej pracy i wtedy sobie udowodnisz, że tak naprawdę nie potrzebowałeś tego tutaj sarna leci, więc się trochę rozproszyłem, że nie musiałaś wtedy kończyć i masz jeszcze pokładę niesamowitej energii. Druga rzecz to jest taka, żeby nauczyć się ignorować myśli, czyli jedna z najważniejszych rzeczy Tim Grover, czyli ten taki trener mentalny wielu sportowców typu Michael Jordan, je tam nazwisk nie pomyliłem, on właśnie bardzo, bardzo mocno na to uczula i u niego się płaci duże pieniądze za to, że on Ci powie tą jedną najważniejszą rzecz. Nie myśl, po prostu działaj, przestań myśleć, przestań wchodzić w sprawy, znaczy do swojej głowy. Poznam ci jakby z mojego poletka takie proste przykłady, że no prosty przykład. Webinar, na którym ostatnio zrobiliśmy, czy ostatnia, to było tam miesiąc temu, ale jakby ostatnio, jeżeli chodzi o taki duży przychód z webinaru, na webinarze 355 tysięcy złotych sprzedaży. Nie? I siadając do tego webinaru, pół godziny przed, miałem niesamowicie niesamowitą gonitwę myśli, no bo jeżeli zależy od ciebie zarobienie 300 koła, 350 tysięcy, no to naprawdę możesz mieć jakąś tam leciutką presję. No i działo się dużo w głowie, nie? co w ogóle nie miało żadnego znaczenia i nie było realne, ale mózg tak gdzieś tam wyrzuca ci te, te dziwne myśli. Więc prosty sposób zacząłem wcześniej. Na ja walczę sobie z myślami w taki sposób najlepszy, że biorę się za robotę. Czyli na przykład, jeżeli mam na coś czekać, na przykład na webinar, to wolę i wszystko już mam zrobione to sobie odpalam live'a na przykład na TikToku no i to jest taki live, na którym się rozgrzewam i po prostu ci, czymś się zajmuję, więc jeżeli masz myśli które powodują, że później przestajesz coś robić, czyli chcesz na przykład codziennie pisać, albo codziennie nagrywać rolki na TikTok i TikToki, powiedzmy no i w którymś momencie coś Ci mówi, jakaś część Ciebie, ten właśnie mózg dziwny zaczyna Ci mówić, że to chyba nie ma sensu, bo nie masz efektów że ktoś tam Cię hejtował, a może czymś nowym się zająć, albo na przykład y za dużo tego samego, to jest nudne, więc nie myśl. Po prostu lepiej spoglądaj w statystyki i analizuj to, co się realnie dzieje w Twoim życiu. Czasami na efekty musisz poczekać, ale chodzi o to, żeby nie wchodzić w myślenie. I ja się nauczyłem tego, że ja mam tak samo pogibane myśli, takie jak Ty, nierealne, które mi tworzą przeróżne wizje, żeby skończyć, żeby przestać, że to jest nudne, że ludzie Cię wyśmieją. Mój mózg jest tak samo zryty, jak i twój, i robi to samo, bo to jest jego praca: straszenie, efekt nowości. To wszystko jest w watowizmie człowieka siedzi w tej części takiej zwierzęcej, i to jest wszystko normalne, da się to zrozumieć, ale nauczyłem się ignorować te myśli. To jest jakby nie chcę do nikogo urazić, ale to jest taki trochę, troszeczkę mniej mądry kolega, którego lubisz, bo znaczy, bardziej jesteś z nim z bo raczej go nie wyrzucisz ze swojej głowy ale wiesz, że on gada głupoty. Miałeś na pewno takiego swojego kolegę czy koleżankę, tak zwany bajkopisarz, który opowiadał Ci przeróżne historie. No i przytakiwaliście, ale wiedzieliście, że to nie jest prawda. No to właśnie w taki Twój kolega siedzi w głowie i to jest Twój umysł. Więc on czasami ma świetne pomysły, ale dużo pracy Twojego umysłu polega na tym, że opowiada Ci różne niestworzone historie i nauczysz, musisz się nauczyć, jakby ignorować te myśli i przechodzić cały czas do działania. Tak? I bardzo tutaj pomaga, jeżeli chodzi o ułożenie myśli i uspokojenie myśli. Oprócz ignorowania tych myśli, czyli powtarzanie sobie, że to nie jest prawdziwe, jeżeli sobie w ogóle założysz, że 95% tego, co mówi Twój mózg, nigdy się nie, nie wydarzy, nie dotyczy ciebie, większość Twoich myśli pochodzi z bajek, filmów, historii przeróżnych, to nie ma z Tobą żadnego związku. Po prostu naćpałeś się różnych opowieści. Typu, że na przykład tutaj jak jest ciemny las, to tam będzie jakaś wiedźma nie? na przykład, albo duchy, albo jak się robi ciemno, to jest niebezpiecznie. To pozostałości strachu ludzi pierwotnych w naszym DNA, bo to też musisz wiedzieć, że lęki są dziedziczone. Poczytaj sobie no, o eksperymentach na szczurach, gdzie okazało się, że lęki są dziedziczone po babciach, czyli ty się czegoś boisz, coś cię paraliżuje, przez to nie zarabiasz pieniędzy. A jakbyś tak to przeanalizował, to chodzi o to, że tam twoja babcie się czegoś bała, albo na przykład w Polsce mamy dużo takich lęków i tej biedy mentalnej związanej z wojną, czyli tego głodu który, i tych wszystkich strasznych rzeczy. Więc na przykład mówiono ci, albo rodzice powtarzali po babci: Typu, szanuj jedzenie, bo kiedyś nie będziesz tego miał. To oni sobie tego nie wymyślili. To ich babcie i tak dalej, dziadkowie coś takiego mówili, dlatego że przeżywali wojnę, albo ją przeżyli, i tam to było realny strach. Teraz, gdzie tu jest kerfur żabka i inne rzeczy, ten strach jest nierealny. Więc ogólnie musisz uświadomić sobie, ja mam takie powiedzenie, że emocje nie istnieją. To jest w ogóle jakiś tam, znaczy one są, są potrzebne mózgowi do pewnych rzeczy, ale nie dotyczą tego, na pewno nie dotyczą tego, co dotyczy twoich osiągnięć i Ciebie. Więc po prostu naucz się działać pomimo, pomimo myślenia. Naucz się nie myśleć i działać jak robot, czyli robić to co masz zrobić, i kartka papieru tutaj pomaga. Czyli napisz sobie, jakie zadania masz wykonać, co cię najszybciej doprowadzi do Twojego celu. Jeżeli ja sobie założyłem, że chcę robić milion w kampaniach marketingowych, no to wiedziałem co ja mam robić. czyli wiedziałem, że mam zbudować listę, mieć produkt, kurs, oprogramowanie, mam robić webinary, bo na tym sprzedaję najwięcej. O, jakiś tutaj ptak się odzywa. I po prostu to mam robić w kółko. Czyli zapisz się na listę, przyjdź na webinar, na webinarze sprzedaż, później wysyłamy maile, robimy sprzedaż mailową. I to powtarzam od 2009 roku z jakimiś tam małymi zmianami i myśli tutaj nie mają nic do rzeczy. Po prostu robię swoje. One tam mi wymyślają, mózg mi wymyśla różne, ja to nazywam halucynacje, a ja po prostu robię swoje, tak? Więc cały hejt, wszystkie historie, które masz w głowie, to, że jak będziesz bogaty, to umrzesz, bo się rozchorujesz albo będziesz miał zawał, to jest tylko jedna z milionów historii, które można sobie wbić do głowy, które nie mają żadnego związku z tobą. Więc po pierwsze, nie myśl, udziały, naucz się pomijać myślenie. Pokochaj swojego kolegę, który zmyśla w twoim życiu, czyli twój umysł. Wiedz, że nie robi ci tego specjalnie, bo on cię chce chronić, ale nie rozumie, że jest w XXI wieku, gdzie już tylu zagrożeń nie ma. Do usłyszenia w kolejnym vlogu, chciałem powiedzieć artykule, w kolejnym odcinku vloga, a ja jeszcze chcę trochę pobiegać. Może mi się uda. Do zobaczenia.